Ja jestem Mikołaj, na stacji pracuję jako informatyk i jednym z moich zadań jest utrzymanie sprawnej łączności satelitarnej ze światem, tak żeby w stacji był dostęp do internetu, dzięki któremu można realizować m.in. transmisję EduScience, jak również odsyłać do kraju dane zebrane przez naszą aparaturę pomiarową. Dobrze, pierwsza klasa gimnazjum. Bardzo mi miło, wreszcie gimnazjum uczestniczy w transmisjach ze Spitsbergenu. Niezmiernie się cieszę. Dobrze, to w takim razie zaczynamy. Ja nazywam się Dagmara Bożek-Andryszczak. Jestem pracownikiem Polskiej Stacji Polarnej na Spitsbergenie i dydaktykiem w projekcie EduScience. I dzisiaj spróbujemy sobie opowiedzieć o zjawiskach atmosferycznych, tych właściwie najładniejszych, kolorowych, różnobarwnych, pięknie się poruszających i pięknie wychodzących na fotografiach. Odbić. Może się załamać na takiej przeszkodzie. Może się ugiąć. No i oczywiście to, że zmienia się droga promienia światła słonecznego, możemy zaobserwować w postaci różnych zjawisk. Znajdujemy się teraz w pokoju EduScience, czyli takim miejscu w Polskiej Stacji Polarnej, skąd są prowadzone wszystkie transmisje dotyczące nie tylko stacji polarnej, ale również Arktyki czy Spitsbergenu. Tutaj mam do dyspozycji dwa monitory, z których korzystam. Na jednym z nich mam zazwyczaj wyświetlone materiały dydaktyczne w postaci prezentacji bądź filmów lub fotografii, które chciałabym pokazać uczniom. Natomiast na drugim monitorze najczęściej mam otwarte okno platformy EduScience. Tam jest otwarte okno transmisji, mam na bieżąco podgląd, czy są jakieś uwagi, pytania za pośrednictwem czatu. Również na tym monitorze jest otwarte okno programu SplitCamp, za pomocą którego mogę dzielić obraz w czasie transmisji. Łączność satelitarna jest zależna od wielu czynników, w związku z tym potrafi być kapryśna, gdyż wpływ na jakość połączenia może mieć na przykład pogoda. W związku z tym przed ważniejszymi wydarzeniami, jak na przykład lekcje czy dyżury EduScience, dobrze jest sprawdzić jakość takiego połączenia. I mamy możliwość monitorowania całego szeregu parametrów tych łączy, stosunek sygnału do szumu, czy też inne. I zawsze dobrze przed transmisją, czy przed lekcją rzucić na te parametry okiem, czy wtedy wiadomo, czy mamy się spodziewać jakichś kłopotów technicznych, czy też raczej wszystko powinno się odbyć bez przeszkód. Za mną widoczne są anteny, dzięki którym mamy dostęp do internetu. Są to anteny nadawczo-odbiorcze, ponieważ jesteśmy dość blisko bieguna, na dość wysokiej szerokości geograficznej. A satelity geostacjonarne, z którymi te anteny się komunikują, wiszą sobie, jak wiadomo, nad równikiem. Jak zauważycie, one są wycelowane nie tak jak w Polsce dość mocno do góry, lecz praktycznie w linię horyzontu. Oprócz prowadzenia transmisji za pomocą platformy EduScience, również kilka razy w ciągu miesiąca prowadzę dyżury online. Jeżeli są jakieś pytania dotyczące Polskiej Stacji Polarnej czy Arktyki, zawsze istnieje możliwość zadzwonienia, porozmawiania ze mną. Również w ramach swoich obowiązków na stanowisku dydaktyka przygotowuję różne materiały edukacyjne, które są następnie zamieszczane na platformie EduScience. I właśnie w tym miejscu te materiały są w większości opracowywane i przygotowywane, żeby później trafiły na platformę, na której można je bez problemu zobaczyć. Spróbujemy się połączyć z Dagmarą. Jest co prawda 3 metry ode mnie, ale sygnał będzie szedł 2 razy po łączu satelitarnym, w to i z powrotem. Halo, halo, Maćku! Halo, halo, Wieśku! Ty mnie słychać? Widać cię! A czy mnie słychać? Opóźnienie jest bardzo duże, ale tak jak mówiłem, sygnał idzie 2 razy przez satelitę. W tą i z powrotem, przez 2 różne łącze. Dobrze cię słychać! Co prawda troszkę z opóźnieniem, ale słychać. Dobra, w takim razie włączam.